Jezus został wywyższony. Został wywyższony, ale warunkiem wywyższenia Jego było to, że On uniżył swoje życie. Kościół jest wywyższony, ale często prezentujemy złe postawy. Jak prezentujemy złe postawy, to nie jest dobrze. Chciałbym, żebyśmy się o to modlili. Coś wam przeczytam. Przeczytam wam coś o Jezusie. Kiedyś byłam na pewnym spotkaniu i pastor kościoła powiedział do pewnej dziewczyny: ja już muszę iść. Chodź. Opowiedz o Jezusie. Nie bój teologię. Opowiedz o Jezusie. 7 postaw uniżenia Jezusa. To jest słowo do Kościoła. Bóg chce wzbudzić respekt. Między innymi do służby prorockiej. Wiecie dlaczego? Bo kiedy przychodzi słowo od Pana, to trzeba klęknąć i powiedzieć: tak mówi Pan. I idziemy w tym kierunku. Ale z uwagi na to, że wielokrotnie jest mówione słowo nie od Pana, to mamy wywalone na to wszystko, co mówi Pan potem tak naprawdę. Dlatego bardzo ważne jest, aby dawać przykład swoją postawą, tak jak Jezus. Wyparł się samego siebie. Ogołocił samego siebie. Odłożył na bok wszystkie swoje boskie atrybuty. Przyjął postać sługi, niewolnika. Stał się podobny ludziom. Kolejny krok w dół. Umieścił się na tym samym poziomie, co rasa Adamowa. Postanowił stać się normalną ludzką istotą, doświadczając tego samego, co potomkowie Adama, z wyjątkiem grzechu. Okazawszy się z postawy człowiekiem, w aspekcie ludzkim nie odbiegał on od mężczyzn w tamtym czasie. Wyglądał jak normalny facet. Podobny był do nikogo. Jedynie Duch Święty mógł objawić prawdziwą boskość Jezusa, ukrytą w ciele. Uniżył samego siebie, stając się normalnym człowiekiem. Jezus nie był żadnym władcą, generałem wojska, ani nawet kapłanem. Przyszedł na tę ziemię w postaci człowieka. Pochodził z rodu Dawida, ale w tamtym czasie był to ród znajdujący się w stanie upadku poniżenia, który utracił swoją pierwotną królewską chwałę. Jako człowiek doświadczył ostatecznego losu wszystkich ludzi, czyli śmierci. Przeszedł tą drogę do samego końca. Jezus umarł śmiercią krzyżową. Nie umarł na łożu otoczony krewnymi. Nie umarł w komfortowych warunkach wśród krewnych, lecz zmarł śmiercią krzyżową jako przestępca w bólu i wstydzie, wiszący nagi na krzyżu, rzymskim narzędziu zbrodni. Tak uniżył się Twój Pan. Droga awansu w Królestwie Bożym jest zupełnie inna niż w świecie. Tu się nie przepychamy łokciami. Pan! Rozumiecie? Tu jest zupełnie inna postawa. Postawa uniżenia. Jezus się uniżył. I jak się chrzcił, to się roztopiło niebo i padł głos z nieba. To jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Niech to wchodzi w ciebie jak w masło. To jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Rozumiecie? Zdobył wartość w ukryciu. W ukryciu, w ukryciu, w ukryciu zdobył wartość. Rezultat uniżenia Jezusa. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolana. Na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
результат унижения Иисуса. 7 аспектов вывышения Иисуса. Бог великого вывышил. Бог обдарил Его именем, которое есть понад всякое имя. На имя Иисуса сегни Ему всякое колено. Поклонял Ему все те, кто живут на небе, поклонял Ему все те, кто живут на земле, и поклонял Ему все те, кто живут под землей. Всякий язык вызна, что Иисус есть Паном. Иисус został вывышенный dzięki своему униżeniu. Zrobił to jako człowiek, bo inaczej nie byłoby napisane, że był doświadczony we wszystkim. Nie moglibyśmy się z nim nigdy równać. Rozumiecie? Zrobił to w ciele. Zrobił to w ciele. I ty i ja możemy prezentować postawy Jezusa. Możemy prezentować postawy Jezusa. Czy chcesz prezentować postawy Jezusa? One są totalnie inne niż to, co prezentujesz w świat. Rozumiecie? Chodzenie w Duchu Świętym to prezentowanie postaw Jezusa. Kiedy będziemy prezentować postawy Jezusa, to Kościół będzie świecić. Bo Kościół jest Jego ciałem, Jego oblubienicą. Rozumiecie? Duch Święty nie manifestuje się inaczej jak przez nas, jak również diabeł. Diabeł nie przychodzi jak para wodna, tylko przychodzi przez ludzi. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Lecz nie tak będzie między wami. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Trzeba się do domu zejść. Aby być wywyższonym, trzeba się uniżyć. Rozumiecie? Aby być wywyższonym, trzeba się uniżyć. Chcesz być wielki? Musisz się stać sługą. I to nie może być teoria. To nie może być teoria. Rozumiecie? Mam 2 lata w Panu i jestem apostołem. Mogę wszystko krytykować na internecie. Nie, nie możesz! Nie podciągniesz wszystkiego pod to. Niech ci nikt nie lekceważy z uwagi na twój młody wiek. To głupota! W taki sposób nie zdobywa się wartości. Rozumiecie? W taki sposób diabeł szydzi z kościoła, dłubie w nosie i mówi: masz. Byłeś Panem 5 minut. Byłeś Panem sezonu, jednookim królem wśród ślepców. A my tak nie chcemy. My chcemy prezentować prawdziwie postawy Jezusa. Rozumiecie? Prawdziwie chcemy prezentować postawy Jezusa. Ja w pierwszych latach swojego życia postanowiłam, że będę służyła Arturowi. W ukryciu będę służyła Arturowi. Tak postanowiłam przed moim Panem. Chcę ci się podobać w ukryciu. I z swego czasu Bóg mi wywyższył. Powiedział: to moja córka umiłowana. Jej będziecie słuchać. Rozumiecie? To jest standard nieba. To standard nieba. To standard nieba. Trudna to mowa. Twarda to mowa. Któż jej słuchać będzie? Ja chcę. Ja chcę. Bo ja chcę wymiernych efektów. Nie chcę chwilowego tańca. Chcę zupełnie inne efekty. Jeśli widzisz, że twoje postawy są antychrystusowe, nie porzucaj dobrych wzorców. Bierz przykład z dobrych wzorców. Musimy być ludźmi standardu. Tak samo jak nie każde słowo, które się wychodzi i się mówi, to jest słowo od Pana. To tak nie działa. Rozumiecie? Mamy prorokować, ale mamy to sądzić. Mamy to sądzić. To nie Pan, siadaj. Ja byłam uczona tak. Spuścił się ktoś do kościoła i potem wychodzi i mówi: mam słowo od Pana. A pastor mówi: siadaj, nie masz żadnego słowa od Pana. Śmierdzący leniu. Słuchajcie, to jest... Ja wiem, że to jest nieładne.
Ale to, co jest w ogóle antychrystusowe, musi być poniżone, bo to nie jest świat. To nie świat, to Kościół. To Kościół Boga żywego. To nie humanistyczna jakaś grupa, która nie miała co w życiu robić, złączyła się, aby pobrykać w niedzielę o 10:00. To nie tak. Jesteś nieposłuszna swojemu mężowi, a wychodzisz, mam słowo od Pana. Nie masz słowa od Pana, ponieważ Pan do ciebie mówi. Bądź posłuszna swojemu mężowi, którego widzisz, bo jakże chcesz być posłuszna Panu, którego nie widzisz. Amen. 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 To standard nieba. Jeśli widzisz, że masz niefajne postawy, że krytykujesz pastorów na internecie, nie każdy wszystko może powiedzieć, to przeproś za postawę. Powiedz: przepraszam Cię. Wczoraj zobaczyłam na internecie fajny napis. Inteligentny przeczytał i wysnuł wniosek, a głupi przeczytał i skomentował. Rozumiecie? Ojcze, my dziękujemy Tobie za porządek Ducha Świętego. Za porządek Ducha Świętego. Uwielbiamy Ciebie, cudowny, święty Boże. My uwielbiamy Ciebie za porządek Ducha Świętego.